Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, giełda jest prosta, pora na małe co nieco. Słuchajcie, ostatnio nie nagrywałem, bo dużo się dzieje. Dużo się dzieje na rynku tradycyjnym, dużo się dzieje na rynku krypto w szczególności, więc troszkę roboty było, troszkę tych zleceń, ustawianie, filtrowanie, analizowanie, więc sami wiecie, ile to zajmuje czasu, jak ktoś ma mocno zdywersyfikowany portfel, więc troszkę mi to zajęło czasu. Nie miałem nagrywać w niedzielę, ale nie nagrałem, bo tak jak mówię, nie starczyło mi czasu, więc jest poniedziałeczek. Dobra, to lecimy do komentarzy. Zanim zaczniemy, no to oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną. Wiadomka i tyle, prawda? Myślę, że każdy rozumie. I robię analizy w oparciu o informacje. Te informacje mi wskazują, czy jestem dobrze umieszczony w pozycji, czy może z tej pozycji mam uciekać. Prawda, na tej zasadzie. Dobra, BH Rogos, dzięki Krzysztofie za kawał dobrej roboty, analiza zrobiona jak zawsze perfekcyjnie, prosiłbym analizę o bardziej rzut twojego dobrego oka na spółki węglowe, Tauron, JSW, na GPW, na dniówkach, pozdrawiam. JSW możemy sobie zobaczyć, bo ostatnio była Bogdanka, chociaż ja mam JSW przeanalizowane, możemy sobie zobaczyć Taurona, spoko, nie ma sprawy. Tutaj Adam, pisałem na krótko mBank, miałem na myśli shorta, trochę kasy wpakowałem, więc czekam na upadek systemu bankowego. Wydaje mi się, że Dino jest w ciekawym miejscu również na shorta. No pamiętam ten mBank, tam była odwrócona złota strefa. Zobaczymy sobie, czy jest szansa, czy tam dotarł, bo już nie pamiętam za bardzo. I jakie informacje z tej złotej strefy tam ewentualnie płyną, czy może przebił mBank. Więc to sobie zobaczymy. A Dino? Pod shorta raczej nie, bo Dino gdzieś tam otwiera stacje benzynowe przy swoich sklepach, więc może hajsik się posypać nowy na Dino, więc ja bym tutaj nie. Proponuję British American Tobacco. No palenie odchodzi w zapomnienie, że tak powiem, więc nie wiem, czy jest sens interesować się w ogóle taką spółką, skoro ludzie raczej odchodzą od papierosów, więc dla mnie nie ma sensu zupełnie nawet poświęcać temu 5 minut. Bo jest to nieperspektywistyczne w mojej opinii. Kupił ktoś Kursatę? Jakieś opinie? No właśnie, jakieś opinie macie? Dzięki wielkie za twoje analizy. Można prosić o analizę ACN. Była, prawdopodobnie była, z tego co pamiętam. Hejka, można jeszcze wrócić analizę Volkswagen. Nie robię analiz. USA i Polska tylko. Dzięki za fachowe podejście do tematu, a czy przy następnej okazji dałoby radę rzucić na akcję na JSW? Ok. JSW czy swinga robiłem? Nie robiłem. Zerknij proszę na PZU. No właśnie zerkam na PZU. Tam dla mnie już nie ma miejsca, więc tyle ci mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję za Eurocash. Mam propozycję do analizy spółki Arctic. Pozdrawiam serdecznie. Była spółka Arctic. Jest tam oczekiwanie na 618 na Arcticu, więc musiałbyś się tam gdzieś cofnąć. Eurocash. No właśnie, słuchajcie, Eurocash. Bardzo ładny zarobek. Jestem ponad 21% czy tam 3% na plusie, ale target na Eurocashu, bo wejście było w tej 0,5, którą sobie tam rysowaliśmy. Target to jest, słuchajcie, dużo większy na Eurocashu. Dobra, przechodzimy sobie na wykres. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, giełda tradycyjna. Co na grupie? Aktualizacje od poniedziałku do czwartku, co sobotę live na żywo o 20:00, strategie, filmy, wideo ze strategiami, kurs analizy technicznej powstający, na razie jesteśmy na czwartym odcinku, a także, słuchajcie, prowadzę portfel charytatywny, taki bardziej szkoleniowy, charytatywny, z kapitałem, gdzie budujemy od początku jakby pozycję, posługując się strategiami. Jeżeli jesteś zainteresowany, to link w opisie, serdecznie zapraszam. PZU, słuchajcie, ktoś tam wspomniał o PZU, no to PZU jest w czerwonej mojej strefie dla osób, które się tam już nie powinno, nie powinienem się tam interesować zakupem i dlatego też PZU, prosta analiza. Dla mnie tam nie ma miejsca, jeżeli dla mnie tam nie ma miejsca, to nie będę analizował, bo nie polecam. Chyba, że przebije historycznie czerwoną strefę, ale to się jeszcze nie wydarzyło. Dobra, co ja miałem zrobić? JSW. JSW, Tauron, mBank, spojrzymy, itp. itd. JSW, tak jak mówię, mam tu przeanalizowane. Pierwsza strefa podażowa, tutaj był ten swing. Patrzcie, informacja, jak ktoś zajmował pozycję swing, powiedzmy z tego miejsca po tym szczycie, prawda? No to jaką dostał tu informację? Kolego, jest dobrze, do następnej strefy podażowej. Dobry ruch zrobiłeś do następnej strefy, przynajmniej podażowej. Więc tutaj informację dostaliśmy, że jest dobry ruch. No i z 0,5 jesteśmy teraz na 0,5. Patrzmy sobie na czwórki.
jak to wygląda. Pierwsza fala podaży uderzyła, następnej podaży jeszcze nie widać, ale też widać niezdecydowanie. Ok, mamy tutaj niezdecydowanko, więc jakaś korekta tutaj jeszcze może pójść. No, jak przebijemy to, to potem zostaje 618, następna strefa podażowa i jak ją przebijemy, no to już mamy drogę otwartą na 88,16. W mojej opinii, nie jest to porada oczywiście, natomiast tutaj niewiele co ma zatrzymać cena, tak technicznie, prawda? Nie patrzę na finanse, bo tak jak mówię, jak ktoś jest już w pozycji, to go finanse nie powinny interesować, liczy się tylko cel i po analizie, kiedy się ten ewentualnie trend łamie, wtedy już nawet nie ma co na to patrzeć. Dobra, więc Tauron, znaczy JSW, strefa podażowa, jesteśmy w 0,5. Jak te dwie strefy podażowe przebije, no to droga w mojej opinii otwarta. Otwarta i trzeba dalej śledzić, czy się trend nie łamie. O, może tak, no bo to zawsze wiecie, to, że droga jest otwarta, ale trzeba jeszcze ten trend, czy on się tam, czy przypadkiem po drodze gdzieś nie złamie. Dobra, Tauron, TPE. Kurczę, już mi zasycha w gardle. TPE, Tauron P. Duży gap, pamiętajcie o tym gapie, on jest duży i ma strefę podażową Tauron, więc ten gap jest do pokrycia, słuchajcie, na dniówkach jak to wygląda. Strefa podażowa, no, ja już tu wielokrotnie robiłem tę analizę i to była też ta strefa podażowa, to jest mierzonko z całego impulsu, 618, prawda? Więc Tauron zaliczył tą 618 w sierpniu, to było w sierpniu? Kurczę, to dawno, Tu ma jeszcze tego gapa, więc na chwilę obecną, jeżeli chodzi o Tauron A, B i fajnie byłoby zrobić cena pokrycie tego gapa, ok? I teraz tak. Z uwagi, że zrobiliśmy trójkę korekcyjną, ok, czyli mamy pierwszą falę, drugą falę, trzecią falę, być może jesteśmy dalej w tej trzeciej fali, ale to sobie zobaczymy. Ze stref popytowych, gdyby to ABC się tu wypełniało na Tauronie, no to słuchajcie, 0,5, 618 za głębokie zejście, więc 0,5 bym tu wziął pod uwagę, pokrycie gapa i strefa popytowa na Tauronie, więc byłoby tutaj dla mnie pierwsza próba rozegrania Taurona z 0,5. Jak będzie to przebijać, no to oczywiście mamy drogę otwartą pod wybicie ATH, a przynajmniej pod odwróconą złotą strefę gdzieś na 6140. Na razie tego nie rysuję, słuchajcie, bo jakby nie wybiliśmy nic, więc na Tauronie 0,5, gdyby ta fala się C rozwinęła, to co możemy zrobić, to jeszcze sobie tutaj domierzyć, jak to wygląda wewnętrznie właśnie dla tego impulsu korekcyjnego w górę, więc dla tego impulsu 618 jest zaliczona, no jeszcze, czyli Tauron mógłby sobie tu jeszcze podbić w tą 618, no i jakby przebił tą 618, no to też niewiele zmienia, bo tu cały czas jest ta strefa podażowa, musiałby tak naprawdę przebić tą strefę podażową, wtedy jest droga otwarta na jakieś 6 zł, 6,50, prawda? Tak gdzieś tam w tych okolicach by to było. Natomiast jeżeli by spadał Tauron, pokryłby tego gapa, robiłby falę C, no to tutaj byłoby idealnie, tak na oko patrząc, gdyby tą 618 zaliczył, no to w tej 618, no to musiałby nawet, nawet gdyby podbił troszkę wyżej, słuchajcie, czyli do odwróconej złotej strefy, nie ma to znaczenia tutaj, czy on się tu zatrzyma, czy tu, natomiast miałoby znaczenie pod shorta i tutaj można by, nie wiem, czy się da Taurona shortować, czy też fizycznie shortować, można by po złamaniu trendu tej fali, ok, na chwilę obecną to złamanie trendu jest na tym dołku, to jest ten dołek, który łamie ten impuls. Gdyby ten złamany był impuls, byłaby prosta wiadomość, czyli to pole byłoby tu już puste, to miejsce byłoby puste do tego miejsca, prawda? Czyli tutaj ten obszar nie ma za dużo popytu, przynajmniej technicznie nie widać tu żadnego popytu większego, który miałby być na Tauronie. M-Bank, zobaczmy sobie, bo jestem ciekawy tym M-Bankiem, co tam z tym 2058, no jeszcze nie doszliśmy, znaczy do odwróconej złotej strefy, jeszcze nie doszliśmy, więc jeszcze jest kawałek na M-Banku, żeby tam dojść. Czyli to jest ten obszar. Kurczę, co mi tak klika, słuchajcie. Co mi tak klika? To jest jeszcze, słuchajcie, na jakieś 7% tak naprawdę. Tutaj ta strefa ma, ogólnie rzecz biorąc. Więc M-Bank jeszcze nie doszedł. Jak to przebije M-Bank? To może być byczo, słuchajcie. To może być byczo, ale no właśnie. Najpierw trzeba by to przebić. Więc na razie M-Bank układa się ładnie.
pod złotą strefę. Jak tu będą zaczną się robić spadki, to żeby to shortować, słuchajcie, wystarczy sobie OPD-ka lokalnego dla tego impulsu znaleźć i jest bardzo prosty short. Wręcz, słuchajcie, łatwizna, ok? Wręcz łatwizna. Więc tutaj trzeba byłoby, słuchajcie, zobaczyć, co tu się będzie działo na tej strefie. Dobra, tutaj mamy wszystko, JSW poszło, to poszło Amazon. Dużo jeszcze o Amazonie było, Amazon też mam przeanalizowany, więc możemy spojrzeć na Amazon. Amazon, no właśnie, nie dotarło do strefy podażowej, nie dotarło do strefy podażowej jeszcze. No i tu mamy ładny ruch pięciofalowy na Amazonie, czyli ogólnie jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tutaj ta piątka ładnie, czy też wyższa piątka do 786 ładnie by wjechała. Natomiast słuchajcie, z mniejszego mierzenia, czyli bierzemy pod uwagę to mierzenie, ponieważ jeszcze tej piątej fali nie mamy, więc nie możemy brać z całego impulsu mierzenia. Bierzemy sobie to mierzonko i co my tu mamy? 38 nadbitą. Dobra, a z dużego mierzenia? 38 obronioną. Dobra, więc słuchajcie, ogólnie ja bym tutaj celował w tą pierwszą falę, natomiast to co ważne, to tu się złamał trend. Tu się, słuchajcie, złamał trend. Tu, dokładnie. I ma, znaczy to, że złamał się trend, no to jakby wiele nie zmienia, bo zobaczcie, zrobiliśmy ABC, ok, to raczej była informacja pod to, żeby interesować się falą C, prawda, czyli złamanie lokalnego tego trendu, korekta, tak, czyli zobaczcie, mamy lokalny trend, złamanie trendu, korekta, lokalny trend, złamanie trendu, korekta, no i teraz powinniśmy właśnie tą jeszcze jedną falę tutaj zrobić w górze, w górę, więc globalnie to się zatrzymało w 38, lokalnie nadbiło 38, więc pytanie, dwa stawiam pytania, znaczy może inaczej, nie interesuje mnie tu zagranie, bo jest to dla mnie jakby ta fala piąta, prawda, więc ja nigdy pod takie fale nie gram, jeżeli gram, to najpierw muszę widzieć pierwszą, drugą i przyłączam się w następne, ok, natomiast jeżeli widzę piątkę, no to niespecjalnie jestem zainteresowany, słuchajcie, rozgrywaniem takiej fali spadkowej, czy też wzrostowej. Tutaj sobie jeszcze patrzę, jak tu Amazon wcześniej się zachowywał. No widzę, że te piątki tutaj były rysowane wcześniej w trendach wzrostowych. Duże nawet piątki były, no bo zobaczcie sobie, tutaj też to była ta największa korekta. Tutaj też wyrysowała się ładna piąteczka. Czyli w tych piątkach ten Amazon ogólnie chodzi. Tutaj mieliśmy największą korektę, więc też słuchajcie, jakby pięciofalowe ruchy robi. Dlatego też tutaj dla mnie nie ma miejsca, ale gdyby tu się wyrysowało to, co tu było, wyrysowałoby się jako B i później C, ok, czyli jakby się rozpoczęły tu spadki, bo ten opadek jest złamany tutaj, no to trzeba by tu strefy popytowe zrobić. Strefy popytowe, słuchajcie, no ale na chwilę obecną tych spadków nie ma, więc nie ma co robić. Przepraszam. Czyli tak, obserwowałbym to miejsce na Amazonie, jeżeli by tu się zaczęła większa korekta, ok, no to wszystko poniżej bym mógł akumulować. Czyli byłoby dla mnie tanio, prawda? Chociaż Amazona mam. Jakby nie było, w strategii Amazon jest, więc na Amazonie, no widziałbym tutaj tą piątą falę, kwestia co tutaj zrobimy, słuchajcie, na tej strefie. Co tu się podzieje. I tyle, słuchajcie, tyle z ciekawych spółek, które mogę wam podrzucić do obserwacji. Na razie nie analizuję tej spółki. To jest spółka, słuchajcie, zaraz. Dzisiaj sobie analizowaliśmy IoT. Samsara. Fajny gapik, 0,5 tutaj, ewentualnie gdyby się zbudowało tutaj do tej 0,5, bardzo fajne, fajnie to wygląda, no ale to rzucam jako, słuchajcie, propozycję, ok? Dobra, tyle, wszystkiego dobrego wam życzę, napiszcie co do analizy, dokładnie, i tyle, miłego tygodnia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej.